Szef TVN rozwiał już wszelkie wątpliwości w sprawie powrotu Agnieszki Woźniak-Starak do telewizji. Dziennikarka zapowiedziała powrót do mediów, jak na razie jednak tylko do radia. Agnieszka Woźniak-Starak przed śmiercią męża pracowała w TVN, ale traumatyczne wydarzenia zmusiły ją do tymczasowej rezygnacji. Niedawno jednak zapowiedziała powrót, będzie pojawiała się na antenie internetowego New Once Radio. Na temat jej powrotu do pracy wypowiedział się szef stacji, Edward Miszczak. Agnieszka Woźniak-Starak wraca do mediów. Są pogłoski o jej powrocie do TVN, jak podał Fakt. Powołując się na swojego informatora, w TVN drzwi dla Agnieszki Woźniak-Starak są cały czas otwarte. Wszyscy wierzą, że gdy dziennikarka do końca poukłada swoje sprawy i poradzi sobie z traumą po śmierci męża, to wróci do stacji. Wśród pracowników coraz częściej się mówi o jej wielkim powrocie. Na korytarzach stacji coraz częściej plotkuje się, że Agnieszka mogłaby dołączyć we wrześniu do ekipy Dzień Dobry TVN. Formaty rozrywkowe nie wchodzą teraz w grę, za to Agnieszka ma za sobą staż w konkurencyjnej śniadaniówce i uwielbia telewizję na żywo. Stacja nie chce na nią naciskać, ale wszyscy wierzą, że jeszcze zobaczymy ją na antenie, mówił informator Faktu. W końcu wypowiedział się sam szef stacji. Szef TVN nie pozostawia żadnych wątpliwości w kwestii Agnieszki Woźniak-Starak. Poruszające słowa Edward Miszczak, szef TVN, potwierdził dotychczasowe doniesienia. Przyznał, że widziałby z powrotem Agnieszkę Woźniak-Starak w swojej telewizji, ale jednocześnie nie chce na nią naciskać, ani wywierać presji. Pozostawia jedynie otwarte drzwi. Skomentował również kwestię potencjalnego angażu w Dzień Dobry TVN i zmian, jakie mają zajść w programie. Dzisiaj grzeje, jeden. Wszyscy modlili się, by wygrał z chorobą. Niestety, nie żyje prawdziwa legenda 2. Mąż Ilony Felicjańskiej upokorzył ją. Opublikował w sieci jej nagie zdjęcia, my jesteśmy gotowi, tak, ale to Agnieszka musi wybrać por, kiedy będzie wiedziała, że może i chce już wrócić. Nowi prowadzący to dopiero początek zmian. Tutaj akurat była taka możliwość, że mogliśmy pochwalić się tą parą dość szybko. Ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Zmian będzie bardzo dużo. Musimy ten format trochę szarpnąć, podnieść i pokazać, jak powinien wyglądać prawdziwy program śniadaniowy, mówił Miszczak w rozmowie z Faktem. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.